Matce Homartin. Trenerze, proszę o ocenę tego spotkania. Dobry wieczór. Voy a intentar ser objetivo. No, no, chciał być obiektywny. Sí, puedo. Jeżeli mogę. Voy a ir contando cosas que han ido sucediendo. Będę chciał powiedzieć rzeczy, jakie się zdarzyły. I que son así. I są, i tak jak wyglądają. Są datos. Mam te dane. Hemos venido y hemos pedido balones para calentar. Przyjechaliśmy tutaj, poprosimy o piłki, żeby się na odrzekł. I se nos dan muy malos los balones, o no se dan. I nam dano piłki, ale bardzo złe, a tak powiedziawszy, że w ogóle nie ma. Se interrumpe el calentamiento. Przerwamy nam trening, rozgrzewki. Con unas niñas que no tienen ninguna culpa ellas. Z dziewczynkami, które w tym momencie nie są winne tym wszystkim. Pero no se puede interrumpir el calentamiento de un equipo profesional. I ja przepraszam bardzo, ale nie, to nie można przerwać w tym momencie rozgrzewki w zespole profesjonalnym. Este campo es maravilloso para jugar al fútbol. To jest piękny stadion, żeby tutaj grać w piłkę. Una afición increíble. Kibice niesamowici. Es maravilloso. Piękny stadion. No puede pasar esto. Takie rzeczy nie mogą się zdarzać. Con respecto al partido. Jeżeli chodzi o mecz. Yo estoy orgulloso. Jestem dumny. De mis futbolistas. Z moich piłkarzy. Es merecida la derrota. Czy należała się przegrana? Yo creo que no. Ja uważam, że nie. No hemos merecido la perder. Nie należało nam się to, żeby przegrać. No. Nie. Y hablo de número de ocasiones de gol. I mówię w tym momencie okazji, które mieliśmy do strzelania. De aproximaciones peligrosas. I do mojej sytuacji pod bloku. Y mi equipo ha sido fiel a su modelo de juego. I mój zespół był wierny, jeżeli chodzi o sobie. Y creo que en muchos momentos hemos tuteado al campeón de liga. I uważam w tym momencie, że były chwile, kiedy my naprawdę byliśmy lepsi od mistrza Polski. Espero que el penalti sea penalti. Oczekuję, że ten rzut karny to był rzut karny. Espero. Czekam na to. No lo he visto. Nie widziałem. No puedo hablar de ello. Dlatego nie mogę mówić na ten temat. Mi jugador dice que no. Mój piłkarz mi powiedział, że nie. Los momentos del partido. Momenty w meczu. No nos han sonreído. Nie były takie, że nie byliśmy w pewnym momencie szczęśliwi. Hemos tenido dos o tres acciones claras de gol. Mieliśmy dwie, trzy sytuacje do strzelenia bramki. Que no hemos materializado. Oczywiście nie zakończyliśmy to bloku. Sabíamos que Legia nos iba a hacer ocasiones de gol. Wiedzieliśmy, że Legia Warszawa będzie miała szansę do strzelenia bramki. Es un buen equipo. To jest dobry zespół. Pero vuelvo a repetir. Ale jeszcze raz powtórzę. Me voy orgulloso de mi equipo. Wyjeżdżam stąd dumny z mojego zespołu. Y quiero dar las gracias a todos estos aficionados de Kielce que han venido a vernos. I chcę podziękować wszystkim kibicom z Kielc, którzy tutaj przyjechali na ten mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Y por último, por supuesto, i ostatnie, co chcę powiedzieć. Felicitar a Legia por su victoria. Chcę pogratulować Legii Warszawa za zwycięstwo. Bardzo dziękuję. Proszę o zadawanie pytań. Do Państwa dyspozycji są mikrofony. Proszę o przedstawienie się oraz podanie redakcji, którą Państwo reprezentują. Jakob Seferin, Ekstraklasa.net. Mogę po hiszpańsku? Está usted decepcionado con Vladimir Jovanović y su cartulina roja después de la roja de Legia? Quiero ver cómo ha sido la entrada. O sea, es que han sucedido demasiados detalles durante el encuentro. Chciałbym zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało w tym meczu. ¿Qué tenemos que analizar? Co musimy jeszcze tym analizować? Evidentemente que quedarte con uno más. W tym momencie widoczne było, że w tym momencie pytanie przetłumacz. Przetłumacz pytanie. To ja może przetłumaczę. Zapytałem trenera o to, czy Jovanović, czy jest niezadowolony z tego, co zrobił Jovanović, że osobi został tak szybko. Repito. Creo que cuando nos quedamos con uno más, kiedy w tym momencie mieliśmy jednego więcej, debemos saber manejar esos momentos. Powinniśmy sterować tym momencie, chwilami tym meczu. Y creo que no hemos sabido manejarlos. I uważam, że nie umieliśmy tego zrobić. Todos esos detalles, wszystkie takie detale, tenemos que mejorarlos. Musimy polepszyć. Tenemos que trabajarlos. Musimy nad tym pracować. Pero en el cómputo global del partido, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o mecz, creo que no. Que yo me voy con la sensación de que no he merecido la derrota. Yo uważam, że w tym momencie wyjeżdżamy stąd, że nie należy nam się tutaj. Así quiero trasladárselo a mis jugadores. Chcę to przekazać moim piłkarzom w taki sposób. Y me imagino que mi afición también.
estará conmigo. I uważam, że moi kibice też będą. Gracias. Dziękuję. Nie masz czasu. Proszę na kolejne pytanie. Adam Kotleszka, futbol.pl. Trenerze, chciałem zapytać, czy pan uważa, że z taką grą Legia Warszawa może być najlepszym zespołem w Polsce, czy obroni, czy zdobędzie tytuł mistrza Polski z taką grą w tym sezonie? Puede obtenerlo. Es un equipo de grandes futbolistas. Tak, Legia Warszawa ma szansę, ma oczywiście tą szansę być. Jest to wielki zespół, ma dobry piłkarz. I tiene mucho, mucho, mucho potencjal. I ma wielką, wielką siłę moc. Puede ser Canales, es un candidato muy claro. To jest to, będzie miał pewny kandydat. Un candidato claro. Prawdziwy kandydat. Kolejne pytanie. Jeżeli ma... A czy Legia Henninga Berga jakoś zaskoczyła pana? Bo wcześniej pewnie oglądał pan mecze poprzedniego zespołu, znaczy prowadzonego przez trenera Urbana. Czy to była duża zmiana w grze Legii, jakieś zaskakujące, rozwiązania dla pańskiego zespołu? El modelo de juego lo exponen los jugadores. No va a haber un cambio radical. Nie będzie jakiegoś naprawdę wielkiego zmian. Si no hay un cambio radical de jugadores. I tak nie będzie wielkich zmian w piłkarzu. El juego va a ser parecido. Gra będzie podobna. Puede ser un poco más agresivo. Może być bardziej agresywna. Puedes jugar más en campo rival. Możesz więcej grać na stronie przeciwnika. Puedes trabajar la estrategia de otra manera. Możesz grać strategię w inny sposób. Pero la esencia. Ale jeżeli to ten miód la dan los futbolistas. Dają piłkarze. Tenemos ejemplos claros en el fútbol mundial de que mamy przykłady jasne w piłce nożnej światowej. Que llegue el entrenador que llegue. Wchodzi jakiś trener w tym momencie zespołu. Los jugadores siguen funcionando a lo mismo. Piłkarze działają w taki sam sposób. Bardzo dziękujemy. Za chwilę druga część. Dobry wieczór. Przed nami druga część konferencji. Najpierw trener zaprezentuje swoją ocenę spotkania, a później będzie czas pytania. So coach, yes, of course, very happy with the win. First game after a long break, and with the new staff, it's always good to win the first game at home. I think playing wise, it was solid. Defensively, even though Corona played a defensive game and looked to play on the counter-attack. And we know there are dangers on set plays, but they didn't have too many. And we handled the counter-attacks quite well. Offensively, when you play against 11 people or players just outside their own box, of course, it's a challenge, especially on the pitch, which is good for this time of the year, but not in perfect condition to play quick tempo football, and we don't have at the moment a striker who is 2 meters high who can head the ball in the box. So we are happy with the win. I'm also happy with Vladimir Valishvili, who I think until he got sent off, which was not a sending off, that was a big mistake by the referee. And of course, when you make big decisions like that, you want them to be 100% sure. And it's difficult for me to understand how we can be 100% sure. I am 100% sure we will appeal, because that was not a sending off. But Vladimir did really well. He looked a good player in the first half and made a step up from training games to proper matches, and it was good for me to see. Guillermo also did good in terms of technical ability and good positional play. And then close to getting being a bit more effective to so we can get assists or goals from that position, but okay. So the rest of the team was okay. But of course, if we had scored early when the defenders did, then they would have to come out and the game would have been more open.
when Legia played them away from home, Legia scored early. And it was the most open game I've ever seen, 5-3 to Legia, fantastic counter-attacking goals. This game was completely different because Corona played really, really deep away from home and we didn't score until late. The penalty was a clear penalty, there's no doubt about it, and there was good pressure from us on the set piece and the second ball and getting the ball back in again with a good pass from Pinto and good movement in the box. I think you're not going to translate this thing. And also the penalty from Ibiza, good character, good attitude, good courage to put it nicely here. And so for us, we're happy with this evening to get the win and to get a good start. And of course, we are looking to improve as a team, both defensively and offensively, but we will take this win, yes. Podsumowując, oczywiście trener Przymorza bardzo cieszy się ze zwycięstwa, zwłaszcza, że była to wygrana po bardzo długiej przerwie. Ciężko było grać przeciwko 11 zawodnikom, którzy grali bardzo defensywnie, aczkolwiek była szansa na kilka kontrataków. Trener uważa, że czerwona kartka Lada Dwaliszwiliego była błędem. Jeżeli sędzia podejmuje tak poważną decyzję, powinien być stuprocentowo pewien. Jest stuprocentowo pewien, ale trener chwali postawę Lado w tym meczu. Oprócz tego trener wyróżnił tutaj Guilherme, który rozegrał bardzo dobre spotkanie. Trener uważa, że gdybyśmy strzelili wcześniej gola, byłaby szansa na to, żeby przeciwnik otworzył się. Zwłaszcza ten mecz, który trener oglądał jesienią, wyglądał zupełnie inaczej w wykonaniu Korony. Trener jeszcze dodatkowo chciał pochwalić zachowanie Ibicy w trakcie wykonywania rzutu karnego, który ujawnił bardzo dużą odwagę. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Jeżeli to możliwe w języku angielskim. Maciej Kaliszuk, Przegląd Sportowy. You praised a few players, but did anyone let you down? No, we win 1-0. That is the main thing. Of course, there are players in the team who can do better, but I was very happy with the attitude. I was very happy with the way the team spirit, everybody working together, competing, playing as a team, and also in games like this, having the right attitude to be patient without losing their competitive quality. So that was good. And of course, we know that there is possible to play quicker, to play better, and have more rhythm in the play, and create more clear-cut chances, even though in chances we maybe created 7, they created 2, so it was a win, but of course, we, with so much of the ball, we would have liked to score earlier, but the main important for me is that we won the game, we were patient, we didn't lose our head. Even when we got 10 men, it wasn't for that long, but if we had not played well with 10 men against 11, we would not got into the position where they could actually get the man sent off, because we had the ball, we were quicker to the ball, and forced them into making a challenge, which then ended up with a second yellow and another red card and made it 10-10. So, I think that was also important for us, that we showed even with 10 that we, for the short period, that we could do something in the game. Pytanie dotyczyło drużyny, czy ktoś trenera jakoś szczególnie zawiódł. Trener stwierdził, że oczywiście niektórzy mogliby poprawić swoją grę, najważniejsze jest to, że osiągnęliśmy zwycięstwo, w drużynie musi być pewnego rodzaju rywalizacja. Trener stwierdził, że moglibyśmy grać dużo szybciej, ale ważne jest to, żeby wpaść w odpowiedni rytm meczowy. Jeszcze raz podkreślił, że gdybyśmy zrobili wcześniej bramkę, to ta gra mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. I najważniejsze, że pomimo czerwonej kartki Lada Dwaliszwiliego zachowaliśmy spokój, a druga czerwona kartka, tym razem dotycząca drużyny przeciwnej, też pozwoliła nam ten spokój zachować. Kolejne pytanie? Wojciech Rygacin, Polska. Coach, I would like to ask who will
play instead of Kvalishvili in the forward next game, would it be Orlando Sa? Would it be would he be ready for playing the next game or not? I hope that we can appeal, and I'm not 100% sure about the rules in Poland. But if we appeal, he should not be suspended. He should be able to play in the next game against Górnik Zabrze. But if he is not ready, then of course Orlando Sa should be ready. He will train with us, and he will train this morning. He will train more with us next week, and we look forward to have him in the squad, in the team, being part of the group, and yes, so we have also Efir on the bench today, who's making good progress. I know he's been injured for a long time, but he's maybe the player that from the first training camp to the second was finished, was the one who made the most improvements. So that was good to see, because he is a special talent as well, Efir. On another day, he would have maybe got some match time today, but with us being 10 men, it was not the right decision to bring him on, but other players. And I thought also Rado did well, especially when we were 10 men. He showed his quality, he showed his character, and he was good help for the team. Pytanie dotyczyło ewentualnego zastąpienia Luka Kvalishviliego w kolejnych meczach i oczywiście jaką rolę może odegrać Orlando Sa. Trener stwierdził, że nie jest pewny, jak wygląda sprawa regulacji prawnych, ale jeżeli wszystko pójdzie po dobrej myśli, to Orlando taką szansę oczywiście może wytrzymać. I zapominajmy, że na ławce siedział dzisiaj Michał Efir, który mógłby otrzymać szansę, gdyby ta czerwona kartka rzeczywiście nie pokrzyżowała nam planów. Kolejne pytanie? Jeśli nie ma więcej pytań, jeszcze jedno. You mentioned about the player to meter high. Do you still waiting for such a player in this window? No, it was more like when team play like that, you have two options. You are either as good with the ball and quick passing, good combination play to break them down and get into crossing position or passes in the box, or you have a big target man who can we can cross from a little bit further out, but you don't need the quick play, but be more effective in the box. And I think it would be nice to have both options. We are working on being better combination play and quick play. And I know also Rado Sa will give us a little bit more threat in the box as well, even though he's not 2 meters high. But that's why I mentioned it really, yeah. To było pytanie o 2-metrowego zawodnika, który mógł rzeczywiście poradzić sobie z tak zwanym autobusem w polu karnym. No i trener stwierdził, że jeżeli tak sytuacja wygląda, to są dwie opcje, albo posiadamy zawodnika, który jest na tyle szybki i że może sobie z tym poradzić, albo rzeczywiście wielkiego 2-metrowego napastnika. I Orlando Sa może nie ma tych 2 metrów, ale na pewno sobie z tym w przyszłości poradzi. Proszę. Chciałem zapytać trenera, jak ocenia tę sytuację z początku meczu, kiedy spotkanie zostało przerwane przez oprawę kibiców Warszawy. Well, I don't know really what happened and why, because this was my first game, and it is not normal. It's not my first experience, well, maybe not the first, but one of few experiences when games are put on hold a little bit. It has happened before for games I've had, but not many times. And I would have liked the game to be played without any interruptions. I think we have fans who support the team and who sing and help the team when we are playing, and that is good, very very good. And then if we also can celebrate and act in a way that we
we don't get the game stopped, it would get even better. So I think, because otherwise we have to plan our warm-up routines even better. Pytanie dotyczyło sytuacji z początku meczu, kiedy spotkanie zostało przerwane z powodu zachowania panów na trybunie północnej. Trener stwierdził, że nie wie, co się stało, nie wie, dlaczego mecz został przerwany. Jest to jedna z niewielu sytuacji, podobnych sytuacji, z którymi spotkał się w przeszłości. Mówi, że nie chciałby, żeby taka sytuacja się powtórzyła. Dla mnie najważniejsze, żeby fani przede wszystkim wspierali i dopingowali drużynę. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję. Dobranoc.